Cześć. Nie to, żebym się chwalił, ale dzisiaj w Playu wziąłem dwa telefony. Pierwszy to był LG L65, drugi to Sony Xperia E1. Pudełko większe niż w LG, ale mi to nie przeszkadza. Niektórzy tam się bardzo ekscytują, że jest pudełko małe, fajne, zgrabne, ale w sumie po co? Przecież i tak tego pudełka nie nosimy ze sobą. Telefon na Androidzie, 4 cale wyświetlacz, 3 megapiksele aparat, procesor dwurdzeniowy 1.2. Jak widzimy, telefon dostępny w trzech kolorach, biały, czarny, fioletowy. Ja wybrałem czarny. Zobaczymy, co tam mamy w pudełeczku. Ładowarka z odpinanym kabelkiem. Karta gwarancyjna, instrukcje obsługi. Kabel USB, który jest również kablem do ładowarki. No i słuchawki. Zobaczmy teraz sam telefon. Telefon bardzo lekki, jest plastikowy, ale jest wykonany z takiego szorstkiego tworzywa. Myślę, że będzie odporny na zarysowania. U góry aparat, nad aparatem mikrofon do nagrywania filmów, na dole głośnik, u góry słuchawki 3,5 mm jack. Na dole mamy tylko mikrofonik do rozmów. Z prawej strony przycisk wygaszania. Powyżej przycisk ciszej głośniej. Z lewej strony gniazdo ładowarki. Na wyświetlaczu jest jeszcze folia naklejona. Nie będę jej zrywał, bo również jak w przypadku LG ten telefon chyba będzie na sprzedaż. Aczkolwiek nie jest to jeszcze na 100% pewne. Włączymy telefonik. Pokażemy, jak wygląda menu. Telefon się włączył. Pyta nas o język polski. Gotowe. Włóż kartę. Dalej. No i ekran główny. Menu, jak to w Androidzie. Tutaj przesuwając jeszcze jeden ekran w lewo, mamy ustawienia. W innych telefonach jest to tutaj na przycisku, na przykład w Samsungu. Tutaj mamy taki jakby dodatkowy pulpit. Pierwszy raz się spotkałem z takim czymś właśnie w tej Xperii. Android tutaj jest 4.3. Co mi się nie podoba w tym telefonie, tak na wstępnie, to na pewno te trzy przyciski na dole. Po co zajmują wyświetlacz? Lepiej jakby były umieszczone tutaj, tak jak to robi na przykład Samsung. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmie.